witajcie na kanale, a dzisiaj słuchajcie, mam dla was superowe niespodzianki, a dokładniej będzie to na surprise! To moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj przede mną wielka nowość, wybuchowa niespodzianka. Ja tu słuchajcie, już nawet zdążyłam podejrzeć, tu chyba będzie konfetti wystrzeliwało, także ekstra sprawa. Jeżeli lubicie takie nowości, zostawiajcie kciuki w górę, a ja zabieram się za otwieranie. Dobra, to słuchajcie, otwieramy. Ja tutaj mam znaczek specjalny, gdzie muszę nacisnąć, żeby otworzyć, więc uwaga. Wow, ale słuchajcie, się otwiera. Warety. Jeszcze taśma, to powiedzmy na razie na bok. Pomału, pomału się otwiera, zobaczcie na to. Okej, taśmkę tu jeszcze muszę zdjąć, gdy już się w ogóle nam ładnie powinno otworzyć. Opa! Uhuhu! Ale słodkie, zobaczcie. Fajowo to wygląda. Patrzcie na to, jaki prezencik, niespodzianeczka. I koniec? Nie, widzicie? Ojejku, to wygląda jak króliś. Patrzcie, jakby miało uszy, jakie słodkie. Rany. Fajna sprawa. Już mi się podoba. Tu jeszcze widzę, że mam ukrytą słomkę. O rety, patrzcie, w dodatku papierowa, bezpieczna dla środowiska, wcale nie plastikowa. Mamy instrukcję i to by było na tyle, więc za pomocą teraz mojej pięknej różowej słomki muszę nadmuchać całą tą paczkę. To co? Do dzieła! Dobra, sami widzieliście, co było w środku. Ja już słomkę, słuchajcie, mam przygotowaną. Jestem mega podekscytowana, bo jestem ciekawa, na co trafię w tej paczce. Tu mam w ogóle, zobaczcie, takie miejsce, żeby umieścić słomkę, by nadmuchać naszą paczkę, czyli nasz balon. Nie za mocno, nie za słabo, tak wiecie, w sam raz. Dobra, uwaga, umieszczamy tutaj słomkę. Ja muszę ją sobie trochę przytrzymać. O nie, nie udało mi się to za pierwszym razem, ale spokojnie. Zaraz zrobimy. O, jest, widzicie, słomka wyszła do środka. I teraz co? Nadmuchuję paczkę, trzymajcie kciuki, żeby mi nie pękła tutaj. Tego nie chcemy. Uwaga, hop! O, paczka nadmuchana! Zobaczcie, jaki balon się nadmuchał. Wyjmuję szybko słomkę. Tak najlepiej, wiecie, jednym ruchem. Tu zaklejam, to mi nie będzie uciekało. Rany, jaka napompowana paczka! Ciekawe, co w niej na mnie czeka. Ale fajowo, ja uwielbiam takie niespodzianki! Uwaga, jesteście gotowi na naszą niespodziankę, to kochani, odrywamy tutaj naszą, taką mieliśmy tutaj tekturkę i ja jeszcze trochę powstrząsam to, co by na to. Coś tu w ogóle się rusza, teraz czuję! O rany! Gotowi? Słuchajcie, to robimy odliczanie. 3, 2, 1 i hop! Wow! Co? Ile konfetti! Wow, nie do wiary, widzieliście, kochani? Słuchajcie, nawet chyba jeszcze na głowie miałam to, ale czadowa sprawa, ile go wybuchło! Dobrze, to gotowi, słuchajcie, to rozrywamy teraz tutaj. W ogóle ta paczucha naprawdę wygląda jak taki, właśnie jakiś zwierzak. Rozrywamy i... Zaglądam do środka, kochani, co tu będzie? Słuchajcie, dobra, rozerwę całe. O, nie wierzę, ale słodziak, patrzcie. O, króliś mi się trafił, jaki piękny, różowiutki. Patrzcie na takim breloku, ale pachnie w ogóle. O rany, jak on pachnie pięknie. Mam tu jeszcze w środku, patrzcie, saszetki, niespodzianki. I jest też ulotka. Spójrzcie na tego słodziaka! Rany, ja się nie spodziewałam, że to będzie taki króliczek! Różowiutki, przepiękny, nawet sobie nie wyobrażacie, jaki on jest mięciutki! I uwaga, uwaga, ten króliś ma pewien sekret! Zobaczcie, z tyłu jak go sobie obrócimy, mamy tu kieszonkę! Ciekawi co w środku? Uwaga, hopsa! Otwieramy naszego królisia, a tutaj... Ta-dam! Niespodzianka, nic nie widać. Dobra, uwaga, wyjmujemy ze środka. Warety, warety, ale tu coś jest. Ojejku, ojejku, słuchajcie, ale to jest mocno ukryte. Uwaga, uwaga, co my tu mamy? Cóż to takiego? Tajemnicze pudełko? Tam coś jest! Co? Patrzcie na to! Kto to? Rany!
myślicie? Uwaga! Laleczka jest w środku! Jaka w ogóle? Ale ona jest, słuchajcie, inna. Ona nie jest jak prawdziwe takie lalki plastikowe. Ona jest taka jakby lekko, że można, słuchajcie, jej nogę wygiąć. Taka jest miękka. Ma miękki brzuszek, można go dotknąć. Patrzcie, jaką ma czapę, jak nasz króliś. Jakie długie blond włosy. Wow! I słuchajcie, chyba jej trochę zimno, bo na razie jest w samej bieliźnie. Zobaczcie tylko na jej główkę. Też jest mięciutka w ogóle. I tu mamy jeszcze taką przypinkę. Laleczka otworzona, ale w środku też trafiłam na dwie saszetki ze znakiem zapytania. Dobra, zacznijmy od tej większej. Ja podejrzewam, że będzie jakieś ubranko dla lalki. No ale zobaczymy, czy mam rację. Uwaga! Tak, chyba mam rację. Zobaczcie, ubranka, spódniczka, taka trochę szkolna. I do tego, o, jakie urocze bluzeczka w zajączki, w takie królisie. Jaki piękny komplet. To co będzie w drugiej paczuszce? Zobaczmy i... O, królicze buciki, zobaczcie. Tu mają uszka, a tu zobaczcie z tyłu ogonek jak u królisia. Jak ekstra, taki naprawdę cukierkowy zestaw. To wiecie co, najwyższa pora ubrać naszą laleczkę. Ona, tak jak Wam mówiłam, póki co była w samej bieliźnie, no i w czapce. A taka stylówka, wiecie, sama bielizna i czapka tak średnio, więc zakładamy jej koszulkę. Trochę nawet duża ta koszulka, zobaczcie. O, i do tego jeszcze spódniczka. Dobra, hopsa, spódniczka jest rozpinana. Powiem Wam w ogóle, że ta laleczka, naprawdę, ja nigdy jeszcze takiej laleczki nie miałam, bo ona jest cała mięciutka, zobaczcie. Możemy tak, ona jest po prostu taka, no taka miękka, słuchajcie, możecie ją normalnie zdusić. Powiem Wam, że trochę tak jakby nie miała kości, naprawdę. To chyba najlepiej opisuje, jaka ona jest w dotyku. Taka po prostu, no, materiałowa. Dobra, tu mamy jeszcze buciki. O, i teraz stylówka już jest, słuchajcie, pełna, skompletowana. Mamy czapeczkę jak króliś, królisiową bluzeczkę, spódniczkę i buciki. Spójrzcie, jaka wielka tu jest dołączona instrukcja, właściwie ulotka. Mamy tu pokazane wszystkie laleczki, wszystkie zestawy, które możemy zdobyć. Słuchajcie, jest ich aż 6. I w dodatku, jeśli dobrze widzę, mamy tu jednego chłopczyka. Reszta to są dziewczynki. Mamy czarną owcę, tygryska, jednorożca, niedźwiadka, mojego królisia, a także liska. I jeśli chcecie trafić na jakąś konkretną laleczkę, to musicie patrzeć na znaczki, które je opisują. Ja na przykład miałam królisia i ten znaczek, zobaczcie, to serducho. Takie same serduszko mam na moim opakowaniu. Widzicie, kochani? Na opakowaniu też mam taką naklejkę serduszko. To znaczy, że w tym opakowaniu właśnie jest nasza laleczka, która wygląda jak króliś. Kochani, zobaczcie, ja w moim zestawie miałam właśnie takiego królisia, który jest, zobaczcie, brelokiem. Możecie go sobie przypiąć właściwie wszędzie. Do plecaka, do spodni, gdzie tylko chcecie. I co najfajniejsze, w środku, słuchajcie, zmieści się też nasza laleczka. Możemy ją sobie tutaj schować, tylko musicie właśnie. Dlatego ona jest taka, słuchajcie, mięciutka, żeby nam się tu zmieściła. O rany, słuchajcie, włosy jej uciekają we wszystkie strony. Ale nie szkodzi, słuchajcie, o, w ten sposób ją tutaj zmieszczę właśnie w naszym królisiu. O, zobaczcie, słuchajcie, ona mi się na początku tak nie chciała zmieścić, ale dlatego ona jest właśnie taka wyginana, że możecie ją sobie zgiąć i spójrzcie. Zmieściła się w króliczku i teraz zawsze taką laleczkę możecie nosić przy sobie. Nikt w ogóle się nie domyśli, słuchajcie, że jest schowana w breloku. Kochani, dzisiaj pokazałam Wam nowość, czyli na surprise! Mamy tutaj przepiękne, słuchajcie, maskotki, takie breloki. W środku w nich ukryte są laleczki, ale najfajniejsze jest otwieranie tego zestawu, bo wtedy wybucha nam mnóstwo konfetti. Jeżeli lubicie takie niespodzianki, to zostawiajcie koniecznie kciuki w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Pa, pa!